4 lekcje z godzinnego podcastu o pasji. Po pierwsze, pasja nie powstaje w momencie myślenia na kanapie. Po drugie, pasja to jest coś takiego, że robimy to, mimo że nam nie wychodzi. No i na początku nie ma się co martwić, że nam nie wyjdzie, bo na pewno nam nie wyjdzie. Po trzecie, stan nudy jest bardzo ważnym stanem i każdy powinien go doświadczać. Wiesz, jakby siadać jak najdalej od smartfona i nie robić nic przez chwilę. Bo możesz wtedy zadać sobie pytanie, co ja w ogóle chcę robić? I gdzieś tam oczekiwać na odpowiedź od twojej podświadomości. No a my dzisiaj żyjemy w czasach, że no jak czujemy nudę, to możemy ją od razu usunąć smartfonem. I czwarta lekcja. Wszystko wskazuje na to, że najdłużej przetrwają związki, które poza wspólnymi znajomymi mają też osobne grupy znajomych.